Ełcki chór Kontrapunkt uczcił beatyfikację Jana Pawła II. Wczoraj odbył się koncert pod tytułem W hołdzie Janowi Pawłowi II. Z okazji beatyfikacji papieża Polaka artyści zaprezentowali utwory sakralne m.in. Bogorodice Diewo Sergeja Rachmaninowa czy Va Pensiero Giuseppe Verdiego. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Ełku wypełniony był do ostatniego miejsca. Oprócz koncertu chóru można było usłyszeć utwory organowe w wykonaniu Rafała Sulimy, takie jak hymn papieski Ferenca Liszta czy koncert Amol Jana Sebastiana Bacha. Wzruszenia nie kryli uczestnicy koncertu, którzy przyszli, by uczcić ten wielki dzień, jakim jest beatyfikacja Jana Pawła II. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w końcu papież Polak został błogosławiony, powiedzieli Radiu Pięciołczanie. Myślę, że tak jak dla ełckiej społeczności, był to niezwykły koncert takiej naprawdę duchowej strawy. No, pod wrażeniem jestem jeszcze. Rzeczywiście przepiękne. Tak pomyślałam sobie, że te gromkie brawa, które w dniu dzisiejszym, na koniec koncertu, one chyba były dla Ojca Świętego tak naprawdę. Okazywał to, czego tak naprawdę ludziom brakuje. Okazywał miłość. Szanował każdą religię, każdego Boga i szanował człowieka, więc myślę sobie, że ta jego świętość jest z tej takiej zwykłej ludzkiej życzliwości, miłości dla człowieka. No w ogóle to się nie różni od takich chórów jakichś, no międzynarodowych nawet, że tak powiem, nie? No coś wspaniałego, naprawdę. To jest dla Polski, naprawdę to jest historyczny moment i ja uważam, że no Jan Paweł no w niebiosach będzie nas bronił, prawda, i pozwoli nam chyba, żeby w Polsce te kłótnie zanikły raz w końcu. Wspaniałe wrażenia, przede wszystkim piękne utwory, w pięknym wykonaniu, przede wszystkim ta pieśń na końcu, którą uwielbiam. Aby takie chóry częściej występowały i nas duchowo podtrzymywały, bo to przede wszystkim uczta dla ducha. Na zakończenie koncertu chór Kontrapunkt wraz z publicznością zaśpiewali ulubioną pieśń Jana Pawła II, Barkę.